Chciałbym dzisiaj postawić pytanie zaskakujące zapewne dla wielu, czy katolicyzm jest monoteizmem? Przecież jesteśmy dumni z tego, że właśnie chrześcijaństwo, katolicyzm, judaizm i islam to są religie par excellence monoteistyczne, właśnie określające własną tożsamość w opozycji do religii politeistycznych, bo u nas jest tylko jeden Bóg. I oczywiście dla chrześcijan najprawdziwszym monoteizmem jest właśnie chrześcijaństwo. A z różnych denominacji chrześcijańskich, dla katolików, rzymskich katolików oczywiście, to właśnie katolicyzm jest najdoskonalszym monoteizmem. Jednak świadomość przynależących do danej religii, do danego wyznania, to jest jedna sprawa, a obserwacja socjologa, antropologa czy religioznawcy to jest inna. I właśnie jeśli przyłożymy do katolicyzmu, do rzymskiego katolicyzmu takie obiektywne, opisujące kryteria, to się okaże, że z tym monoteizmem to tak do końca nie jest. Poczynając od chyba najważniejszego dogmatu chrześcijańskiego, w który przyjmują wszystkie wyznania, oprócz może najbardziej radykalnych, jak Arianie, czy bracia polscy, że właśnie Bóg chrześcijański to jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Więc już w tym dogmacie mamy jasno zaznaczone, że Bóg jest w trzech osobach, więc jest to jeden Bóg czy trzech Bogów. Jest to pytanie jak najbardziej na miejscu i odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna. To samo dotyczy całej plejady świętych, opiekunów na szczególne jakieś okazje, specjalistów od takich czy innych chorób, od mniej czy bardziej tragicznych sytuacji życiowych. Tutaj wiemy, że wielkie zasługi w tym pomnożeniu świętych i błogosławionych miał Jan Paweł II, który jako słowiański papież, ta jego tożsamość słowiańska była bardzo mocna, uznał za konieczne, za stosowne, żeby do tego panteonu świętych rzymskich, greckich, z Europy Zachodniej, francuskich, niemieckich, dołączyć jak najwięcej świętych polskich czy słowiańskich. Więc znowu w tej potrzebie mnożenia tych opiekunów duchowych widzimy wcale nie tak bardzo ukrytą tendencję właśnie politeistyczną, bo oczywiście rozpatrując rzecz na gruncie dogmatyki katolickiej, nie ulega wątpliwości, że święci to są ludzie, którzy uzyskali ten szczególny status świętego dzięki heroicznym cnotom, ale nie stali się przecież bogami. Niemniej jednak w takiej świadomości ludowej, popularnej, status lokalnego świętego jest czasem większy niż Boga w Trójcy Jedynego, odległego, abstrakcyjnego, nie wiadomo jak się do niego modlić, a do świętego Judy, do świętego Stanisława, by powiedzieć o moim imienniku, czy do wielu innych, jest o wiele łatwiej. No to jest dokładnie ta sama struktura wiary, jaką obserwujemy właśnie w religiach politeistycznych. Politeizm polega właśnie na tym, że każdy Bóg jest odpowiedzialny za jakiś tam aspekt życia ludzi. No więc mam nadzieję, że na początku tego roku jeszcze dla wielu w atmosferze Bożego Narodzenia nie wprowadziłem tutaj jakiegoś zamieszania i niepokoju tym pytaniem, czy katolicyzm jest religią politeistyczną, ale może zachęciłem do takiego dystansu trochę do tych przekonań religijnych, które domagają się czasem właśnie takiego spojrzenia pod włos niejako,
żeby pytając, czy moja religia jest naprawdę tą, za którą się uważa, czy tą, za jak jest zapisana w normatywnych pismach, jak chociażby w katechizmie, czy w praktyce większość polskich katolików na przykład nie jest politeistami, dla których ci właśnie rodzimi, święci, dobrze znani są o wiele ważniejsi niż ci odlegli, znani właśnie tylko z katechizmu. Natomiast w codzienności przeżywamy raczej bardziej intensywnie tę obecność świętych, czyli właśnie takich duchów dobrych, które nam ułatwiają życie. No i na koniec chcę powiedzieć, że właśnie ten papież, który tak wielu świętych beatyfikował, kanonizował, dla wielu Polaków jest absolutnie na pierwszym miejscu i jego status świętego jest absolutnie niepodważalny. Widać to w ilości ulic, szpitali, szkół. No więc tutaj znowu mamy ten przykład takiego politeizmu, który wiąże się z osobą najbardziej czczoną. No i warto sobie to pytanie postawić, na ile ta struktura katolickiego kościoła, dla którego ta obecność świętych jest tak ważna, trochę tego czystego monoteizmu, tak istotnego dla Żydów, tak ważnego w Biblii hebrajskiej, tak ważnego dla islamu, że w naszej pobożności, właśnie tej popularnej, nie stała się taką formą właśnie politeizmu. I stąd niechęć do świętych, do tej armii świętych ze strony chociażby wszystkich wyznań chrześcijańskich, które powstały w XVI wieku, więc kościołów reformowanych, które właśnie odrzuciły te armię świętych, jakby przypominając sobie o tym radykalnym monoteizmie. I to było bardzo mocno obecne w teologii Marcina Lutra, czy Jana Kalwina, Friedricha Zwinglego i tak dalej, i tak dalej. Właśnie po to, żeby oczyścić katolicyzm z tej naleciałości politeistycznej. No więc zachęcam tych wszystkich, którzy trochę może sceptycznie podeszli do tytułu, żeby przemyśleć na nowo ten jasny, radykalny rozdział między monoteizmem i politeizmem i żeby zobaczyli z większą sympatią znaczenie wielu bogów w innych religiach, jak chociażby niezwykle starej, ważnej, szlachetnej religii hinduistycznej, gdzie właśnie są miliony bogów. I dla Hindusów ta świadomość, że są otoczeni bogami, jest bardzo mocna. I być może profesor Byrski, taki znany tłumacz świętych tekstów hinduskich, ma rację, że między hinduizmem a chrześcijaństwem i katolicyzmem jest znacznie więcej punktów stycznych, niż nam by się to mogło wydawać.